Moto Agro. Największa w województwie podlaskim hurtownia części do ciągników i maszyn rolniczych. Intertech. Ogólnopolski dystrybutor chłodnic marki Kada i ogumienia Petlas. Dzisiaj z kamerą jesteśmy w klubie Corrado w Suchowoli na drodze Parczew, Radzeń, Podlaski. Jest to jedna z największych, o ile nie największa dyskoteka w tym regionie. Dzisiaj mnóstwo atrakcji, zespoły disco polo. No, mam nadzieję, że będzie świetna i czadowa impreza. Zresztą, jak zwykle w Corrado. Już sobota, wieczór się zaczyna. Myśli krążą w głowie, zarąbista dziewczyna. Już niedługo będziesz ją obracał. Przyszliśmy z wizytą do operatora kolorowych światełek. Czy praca operatora świateł jest odpowiedzialną pracą? I to bardzo odpowiedzialną. Trzeba uważać, żeby nic nie popalić. Uważać, żeby było wszystko oświetlone jak należy. Nie może być za ciemno w razie, jak już była bijatyka, żeby ochrona wszystko widziała. Czyli od ciebie również zależy to, czy ludzie się dobrze bawią. Oczywiście. Dziś paluje i dabu dibu daj, bo tutaj nic nie boli. I dabu dibu daj, się w tańcu nie pierwą. I dabu dibu daj. Zajebista muzyka, nie? I fajne? Fajne dziewczyny. Przede wszystkim. Co chciałbyś powiedzieć widzom telewizji i TVC? Nie przyjeżdżajcie tu za dużo ludzi. Właśnie teraz jesteśmy na sali Techno w klubie Corrado. No i kochani, niestety długa relacja nie będzie z tego miejsca, ponieważ nasz obiektyw zachodzi parą. Jest tyle ludzi, taka zabawa wyczesana, że normalnie kamera odmawia posłuszeństwa. Zresztą, co się da, to zobaczycie. Przyjacielu, czy ciemne okulary pomagają ci w dobrej zabawie? Pewnie, słuchaj, ciemne okulary są po to, żeby nie widzieć niektórych twarzy, wiesz, ale poza tym jest dobrze, wiesz. No właśnie, jakie emocje wprowadza w ciebie klub Corrado? Od zawsze, od kiedy pamiętam, pozytywne. Co powoduje to, że tutaj w Corrado jest tak doskonały klimat? Jezu, muzyka, dużo ludzi, wiesz? Fajni ludzie są przede wszystkim. No i przede wszystkim nuta, nie? No nie wiem, ogólnie klimat. Podoba mi się tutaj. A jak ty oceniasz klimat w klubie Corrado? Przyjeżdżamy, to chyba fajnie.
Mamy najlepszego DJ-a w województwie, DJ-a Komę i Lestrygancy, bo puszcza najlepsze telewizje. Chyba nawet teraz jest gra dobrze. Jest już ludzi dla, na tą dyskotekę, co przyjeżdża, to dla DJ-a Komę. Od świąt do sobota maluje. A gdybyś tak miał w lewo się obrócić, to co? Powiesz? No nie! Wola! Słucha, wola po prostu, to jest to! Jest tutaj super, po prostu zajebista muza. I tyle mogę powiedzieć. Jest super, po prostu. Koleżce, wszystko. Zapraszamy wszystkich do oglądania telewizji i TVC 8! Grupa Skalar. Często? Nie, pierwszy raz tutaj jest. I jak? Zajebiście. A koleżanka? Też. Inaczej, ja jestem drugi. No i jak byś oceniła klub Corrado? Jak byś oceniła Corrado? Bardzo fajny lokal, fajni ludzie i fajna muzyka. Dźwięk muzyki nie pozwala. Odrzuć smutki swe, druga taka noc już nie powtórzy się, zamiast tutaj stać, to lepiej z nami chodź, pora schłodzić coś. Za chwilę będzie eksplozja, yeah, pragnienia wybuchnie bomba, wow, wysadzi nas na całego, yeah, pragniemy dziś tylko tego, wow, za chwilę będzie eksplozja, yeah, pragnienia wybuchnie bomba, wow, wysadzi nas na całego, yeah. Nie dziś tylko tego. Whoa.
że się zamiast tutaj stać, to lepiej z nami chodź, pora schłodzić coś. Za chwilę będzie eksplozja, pragnienia wybuchnie bomba, wysadzi nas na całego. Pragniemy dziś tylko tego. Za chwilę będzie eksplozja, pragnienia wybuchnie bomba, wysadzi nas na całego. Pragniemy dziś tylko tego. Będzie eksplozja, pragnienia wybuchnie bomba, wysadzi nas na całego. Pragniemy dziś tylko tego. Za chwilę będzie eksplozja, pragnienia wybuchnie bomba, wysadzi nas na całego. Pragniemy dziś tylko tego. Za chwilę będzie eksplozja, pragnienia wybuchnie bomba, wysadzi nas na całego. Pragniemy dziś tylko tego. Za chwilę będzie eksplozja, pragnienia wybuchnie bomba, wysadzi nas na całego. Pragniemy dziś tylko tego. Za chwilę będzie eksplozja. Piotrek, czy coś nowego szykujecie na najbliższe 40 dni? Po najbliższych 40 dniach. Tak, na pewno coś szykujemy, ale nie wiem, czy wyszykujemy akurat po tych 40 dniach, mówię tutaj o świętach Wielkiej Nocy. Na pewno przyszykujemy piękne pisanki takie z jajem, a co dalej? Zobaczymy. Jak oceniasz publiczność klubu Corrado w Suchowoli? No wiesz, jak zawsze, w klubie Corrado w Suchowoli gram już nie pierwszy raz, gram tutaj od 4 lat, tu jest zawsze cudownie. Bardzo fajna publika, lubią bawić się przy tej muzyce, którą im gramy i mam nadzieję, że dziś będzie równie wspaniale. Lubisz disco polo? Tak, lubię. A dlaczego akurat Corrado, a nie inny klub? Dlaczego? Bo tylko tutaj jest taki klimat, nigdzie indziej go nie ma na Lubelszczyźnie. Eliza, słuchaj, lubisz disco polo? Bardzo. A często tu przyjeżdżasz? Co sobota. A co ciebie tutaj najbardziej przyciąga? Zespoły. Czyli co, w Corrado zawsze jest tak dobra zabawa jak dzisiaj? Jak zawsze. A jaki masz sposób na naprawdę dobrą zabawę? Zespół. A co chciałabyś powiedzieć dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, wahają się, czy warto tu przyjechać? Że po prostu jest tutaj bardzo dobry klimat. No. I warto tu przyjechać? Bardzo. Gdzie moja dziewczyno? Gdzie jesteś? Gdzie moja jedyna? Jeszcze raz mi szansę daj, jeszcze raz odnajdziemy raj. Powiedz, gdzie jesteś? Gdzie moja dziewczyno? Gdzie jesteś? Gdzie moja jedyna? Jeszcze raz mi szansę daj, jeszcze raz odnajdziemy raj. Moi kochani, nie lada gratka, czyli nie lada, nie wielka niespodzianka zarazem. No, mój stary znajomy i wasz dobry znajomy, którego pamiętacie z dawnych czasów. No, ci, którzy chodzą na dyskoteki, pamiętają go z dzisiejszej chociażby imprezy. O kim mowa? No jak to o kim? To wiadomo, że jestem ja, słynny, dobrze wam znany. Fokus to dzięki mnie się wylansował. DJ Kot, pozdrawiam wszystkich. Dzięki, moi kochani. Ale widzę, że trzymasz dobrze fason. Słuchajcie, bardzo dobrze jemu idzie, tak, więc gorące pozdrówka. Marcin, no cóż, co ja będę mówić? Po prostu zapytam się, co u ciebie słychać? Dobrze, do przodu. Jak sprawy zawodowe? Bardzo dobrze, nawet lepiej. Czym obecnie się zajmujesz? Jak zawsze, gram i jeszcze raz gram. Czy jest to łatwy chleb?
Tak, jak spożywamy do tego dużo dodatków, to jest bardzo łatwy. Marcin, czy brakuje ci Boom Hit Music? No, czekałem, aż zadasz mi to pytanie. Kocham was, pragnę was, tęsknię za wami. Weźcie mnie jeszcze, weźcie, piszcie maile i weźcie mnie. Z rozrzewnieniem wokół, z łezką. Wspominamy tamte czasy. Łzy mi lecą. Ale Marcin, żebyś wiedział, że pytają się, widzowie pytają się o ciebie i brakuje im ciebie. Co chciałbyś im powiedzieć? Chciałbym powiedzieć wam, trzymajcie się i pamiętajcie, że przeszłość zostaje za nami. Pozdrawiamy. Moi kochani, naszym specjalnym, ekspresowym gościem był Marcin Kotnarowski i FL DJ Kot. Dzięki, Marcin. Dziękuję ci bardzo. Przyjeżdżasz do Corrado? Prawie co sobotę. No i jak oceniasz ten klub? Podoba mi się. Czy w każdą sobotę można tak dobrze się tu pobawić? Dzisiaj? Każdą. No właśnie, a co spowodowało to, że dzisiaj tutaj jesteś? Zespół Pokus i wiele innych. Ojej, aż naprawdę zaraz się zaczerwienię. Z wrażenia. Trudno. Taka ładna dziewczyna, takie komplementy mi brała. Słyszę twój szept i wciąż czuję twój dotyk. Jak wytłumaczyć sercu, że daremny krzyk? Jak wytłumaczyć to, co ty zrobiłaś mi? Jakie znasz najprostsze sposoby na to, żeby dobrze i fajnie się bawić? Po prostu bawić się, nic więcej. Drogą był, prowadził mnie, gdzie blisko ciebie mogłem być. To ty byłaś w moim sercu. To co pijemy dzisiaj? Tym park. Wybieramy zdrowy styl życia, tak? Nasza budeczka już była ogólnie przymując, ale teraz jesteśmy trzeźwe, ponieważ jutro mamy jazdy, więc pijemy tym park. Ale w ilościach dozwolonych oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej przyzwoicie i świetnie się bawimy. Dziewczyny, czy w Corrado trzeba się koniecznie bawić przy napojach wyskokowych? Nie, nie, nie. Ja, moi bracia, moi koledzy prowadzą. Ja jestem w ogóle z natury. Moi bracia, koledzy prowadzą i zawsze chcą tutaj z nami przyjeżdżać. I bawią się bez alkoholu. Jak wyrzucić obraz dwóch z myśli, jak zniszczyć ból w sercu? Czym wypełnić pustkę, jak ukoić żal smutek, co gardło? Słyszałem, że tutaj w Corrado to nie jest problem znaleźć fajną dziewczynę. No nie jest, ale dzisiaj akurat trochę jest. Życzę ci udanych łowów w takim razie. Dzięki, spoko. Co w jednym słowie zatrzymało dla mnie czas, to ty zgasiłaś płomień, który drogą był. Prowadził mnie, gdzie blisko ciebie mogłem. Dlaczego taki smutny jesteś? Bo nie mam nikogo pocieszyć. Znasz taką piosenkę Sama Samotna? Sam. No właśnie, dlatego zaśpiewam ci to. Sama Samotna. Ale niestety ja nie jestem samotna. A gdzie jest twoja druga połowa? A może po chusteczki tam. Poważnie? To jeszcze takich dżentelmenów już niewielu zostało. No niestety, ale mój jest dżentelmenem. To ty zgasiłaś płomień, który drogą był. Prowadzi mnie, gdzie blisko ciebie.